Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek. Ahoj, panie Dawidzie. Ahoj, Filipie, dzień dobry, ahoj. Witam cię. Kolejny odcinek nauki języka czeskiego, widzowie. Jak chcecie zobaczyć, co się działo na kanale Dave'a, no to wbijajcie do niego, ponieważ tam odkryliśmy to miejsce, w którym teraz jesteśmy. Więc no koniecznie wbijajcie, zobaczcie, bo nasza reakcja na tą wioskę, no jest bezcenna zdecydowanie. A w dzisiejszym odcinku, widzowie, czym musimy się zająć? Uwaga, ja sobie rozpisałem taki plan leciutki, który musimy zrobić. Plan po prostu jest taki, że chcę przejąć jeden z tych domków. Czyli już tak po prostu, ale to czemu wybierasz najmniejszy? Taki, no nie, nie mówię, co, to nie jest najmniejszy. Ej, stary, to jest trzcina! Jaka trzcina? Aha, trzcina, ale nie widziałem po co wcześniej. Trzcina, ty, uspokój się. Po co nam to? No w sumie nie wiem, ale jest, można by było ją ograbić. To jest niepotrzebne. Ej, ale czekaj, czekaj, z trzciny robi się mapę. W sensie papier, a z papieru można zrobić mapę. Jak, może człowieku, a po co nam mapa? No mapa całej tej wyspy, stary, chciałbyś zobaczyć. Patrz, ale ty nawet, ty hejtujesz mnie i zbierasz. No hejtuję, żebym się brzydzie nie miał, nie? Aha, okej. No dobra, no a chyba, potem, tak. A potem ci to sprzedam za duże pieniądze. A, rozumiem. No, no, no jak zwykle, kurczę, taki biznes. Biznes, nie? Biznes. Biznes. No to oddam ci więcej, żebyś mógł więcej ze mnie wydębić. Dzięki. Dobra, słuchaj, trzcina nam się przyda, ale słuchaj, myślałem też na tym, że jak przyjmiemy jeden z domków, na razie nie myślmy jeszcze, który to domek. Na razie pójdźmy na naszą łódkę i zaleźmy do naszego szałasu i zabierzmy cenne rzeczy, które... Znaczy cenne... Zostawmy te cenne rzeczy tam, niech one tam są dalej, ale zabierzmy te rzeczy, które mamy w tej skrzynce, które by nam się tutaj mogły przydać i przenieśmy się w to miejsce, bo wydaje mi się, że ta wioska jest potencjalnie dobra i może no by tutaj spotkać kogoś, to, nie? No my jednak lepsze, mamy jakiś śmieszny szałas, nie? Dobra, uwaga, skakujemy tu do Franklina. Uff, Franklin. I lecimy, uwaga, rozwijamy żagle. Leć już właśnie w tamtą stronę, tak, będzie szybciej. Tak, bo wtedy właśnie, stary, czaj, żeby przypłynęliśmy na twoim odcinku całą wyspę dookoła, a wystarczyło... Ale to dobrze, bo wiemy, stary, co tutaj jest. To prawda, widzę. Dobra, jak chcecie zobaczyć, co odkryliśmy jeszcze, no to wbijajcie do Dave'a, ja tego wam nie będę pokazywać. Mógłbym, jakbym się odwrócił, ale nie pokażę wam tego, wbijajcie do Dave'a. Dobra, lecimy tu i to jest chyba tu gdzieś blisko. Czekaj, albo... Jeszcze w lewo, ja zaznaczyłem porcik. To może być trochę długie. Porcik jest zaznaczony, człowieku, nie zgubisz tego miejsca. Dobra, nie ma problemu. Jest porcik, tak? Ej, dobra, ta łódka tak mi się podoba, nie? Nie wiem, ja uważam, że takie jachty to powinny w ogóle po Palionowie pływać, nie? No powinny, no moim zdaniem to mamy takie jeziora, tam, no, że ja to przywożę ze sobą, nie? Tylko ja nie wiem, czy my to łódką damy radę wpłynąć na tą rzekę. No właśnie, to jest najgorsze, bo ona jest dosyć spora, nie? Trzeba zrobić porty takie duże, no bo to jest tak OP. To jest po prostu piękne. Patrz, jak ja zaparkuję pięknie teraz. Uwaga. Tak, zwalniamy, tak, tak, zwalniamy, tak, tak. Zwalniamy. Powolutku. I uwaga. Ale pięknie, człowieku, ciekawe jak wypłyniesz. Patrz, ja jeszcze... To ja jeszcze tyłem, co? No. Da się tyłem, co? No, a jak? Ale jeszcze, fajne. Jeszcze jak? Czekaj. Co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzy, na pół. No, 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 ładnie, ładnie. Trzy, siedem, osiem, trzynaście, piętnaście, dwadzieścia dziewięć i trzydzieści jeden. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tutaj jak nic tu. Kurde. No, ale to jest, dobra, w którym ty się miesiącu rodziłeś? W dziewiątym. No. To ja to coś źle. Ale ja ci mówię, dlaczego ty źle liczysz, patrz. Bo tu zaczynasz od tego bloku, jest jeden, tutaj jest 12, to jest jeden i tu powinno być dwa, a ty odtąd piszesz i bierzesz jeden. Aha. I to ci się przesuwa wszystko ciągle. Aha, aha. No, taka aha. Sytuacja. Dlaczego zostawiłeś to otwarte, mógł nas ktoś okraść? Przecież my tu jesteśmy, stary, no weź. No dobra. No ja dobra, nie zabieram wszystkiego, ja bym to zostawił przedmiotów. Tu, stary. Bo słuchaj, w sumie tak, idziemy do tej wioski, nie wiadomo kogo tam możemy jeszcze spotkać. Jeżeli ten ktoś nas spotka i wejdzie do domku, który my przejęliśmy, to na przykład nas wyrzuci, a wszystko co będziemy mieli w środku nam ten. To jest dobre, to jest jak skarb zakopany, niech to tutaj zostanie. Ja bym tego dobra. Nigdzie nie brał, niech to sobie tutaj jest, bo to nam tutaj nie szkodzi. Wiemy gdzie to jest, więc niech se to tu jest. Ja bym zabrał w takim razie, rzeczy. Po co my się tu przywlekliśmy? Po te rzeczy, które tutaj mamy, nie? Już tu nic nie ma. Ziemniaki, tak żeby nie musi tutaj przychodzić, craftingi i inne takie rzeczy. Ja rozwalam całą skrzynkę i biorę to w ten sposób, nie? Jeden crafting tu zostawię. No i mamy tu trochę tego, to będzie nasza taka... To jest taki szałas wodny. Okej. Okay. Szałas wodny to ma sens. Awaryjna miejscuwa. Awaryjna miejscuwa, dokładnie. Dobra, idźmy tam i wybierzmy domek, ale to musi być najlepszy domek, który będzie pod nas. Ale nie no największy. Ja myślę, że największy. No, co? Czemu największy? Dobra, nie wiem, jak masz dom, nie? Ale w prawdziwym życiu, to też bierzesz mały? Ale, no, duży trzeba sprzątać. Dużo roboty. Ale stary, w ogóle, jak masz duży dom, to masz sprzątaczkę, ty. No i kto ci tu będzie sprzątał? Franklin? Tutaj? Franklin. No dobra. Franklin będzie zasuwał i to sprzątał. Ja chciałbym zauważyć, że od początku naszej podróży Franklin nawet z łódki nie wyszedł. Może dlatego, że jest żółwiem, co? On nie umie, a stary, ja szczerze nawet nie mam pomysłu, jak go stąd wyciągnąć. Trzeba było zniszczyć, kurde. No właśnie, łódkę by trzeba było zniszczyć, ale troszkę szkoda łódki, dlatego żeby Franklina wypuszczać. Niech stoi, no, niech prawda. Pilnuje.
No. Też do czegoś się przyda. Ej, dobra, to jest stare, tak blisko, że my z buta nawet byśmy mogli przejść. Nawet nie wiem, czy szybciej byśmy przez ten las nie przeburzyli, jakbyśmy po prostu z buta. Nie, no nie, 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 nie. Łódka szybciej, stary, patrz jak to zasuwa. No ale tu musieliśmy naddać trasę, a tam byśmy na skosę wlecieli. Nie, nie ma, na pewno. Ej, w ogóle to było tak blisko nas i my w ogóle tego nie widzieliśmy. Jest tak gęsty ten las. Nie wiem, jak to się stało, nie? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to się stało. Dobra, uwaga, pyk, parkuję. Pyk. Ja tam opuszczam już twoje parkowanie. Dobra, a patrz, a ja tak wysiadłem, że od razu tu stanąłem. Kurde, no ja widzisz? Nie wiem, to jest tak wolne. A ty moczysz nogi, a ty moczysz nogi jak zwykle. Ale to ciepło dobra, jest, ty w ogóle. Żabą jesteś, żabą jesteś. A może ten, Tomek, pierwszy z brzegu. No, też fajny, z widokiem na łódkę, że nam nikt nie zajumał, nie? No, wszystko pod ręką. Ej, i to jest ta z enchantem. No tak. Kurde, no, patrz, to jest jeszcze jeden enchant. Aha, jakiś taki szalony. Taki, no, taki... Dla biedaków, że po prostu jak nie masz dużo expa i nie potrzebujesz dużych ulepszeń. To jest strasznie małe, to ma jedno piętro. To nie ma wyjścia na górę nawet. A nie, jest. Czekaj, ale to zrobimy. Jest, jest wyjście. Ja nie ma? No jest, tu patrz stary, nawet nie zauważyłeś. A patrz, takie coś jest. Furtkę otwierasz i idziesz stary schodami do góry. Ja myślałem, że to dobra, jest kurde ten. Dobra, to jest mega mocne. Ej, dobra, ja robimy myślałem... gabinet nasz na górze. To jest jeszcze wyżej. Patrz, ja myślałem, że to jest... Tu jest, pa, kolejny. Jaki magazyn. Dobra, bierzemy to na dobra, pewno. Dobra, ten dom bierzemy, no. Tylko tutaj trzeba lekko to... Czekaj, mam pomysł. No to jest niepotrzebne tutaj, no przetransportujmy to w sypialnię. Jakie transportujmy, rozwalam to. Zrobimy czyszczenie, to jest już nasz dom. Mam nadzieję, że nikt tutaj nie mieszkał taki, kto by mógł nas, że tak powiem, naklepać. No właśnie, no bo to mogliśmy najpierw zrobić research. No trudno, nikt się nie pojawił od twojego odcinka, to chyba do nikogo nie ma. Dobra, i zostawiam tu skrzynkę. Co to są za drzwi? A myślę, że to będzie takie ten mis. Dalej. Nie, nie, to będzie taki wiesz, że ktoś wyjdzie, ha, czekaj, co tu jest, to będzie wie. A czekaj, a tu patrz. Patrz to. Pyk. Co? Pyk. Szafa. Wow. Widzisz jaka Filipe, szafa? Jak ty po prostu tutaj umiejętności architekturskie masz po prostu wymaksowane. Kurczę, a ty masz umiejętność wymyślania nowych słów. To trochę tak. Dobra. Ej, ten crafting tu nie pasuje, żeś to zwalił. Dobra, ja tylko chciałem zrobić drugą skrzynkę, której tak się nie da otworzyć. Pozwól się. No jak tam? O! Opa. Wow! Wow! Ej, ale to mi nie pasuje, bo nie ma dojścia do okna dobrego. Teraz jest dobre dojście do okna. Nogi, tu? A tu? Czekaj, robimy ten. Do zamknięcia okna, patrz. Ojoj. Nie zrobisz, bo no jak? Czekaj. Się nie da. Się nie da jak w pysk. Założymy się, patrz. No nie da się. Co? Jak? Widzisz? Magia świąt. Aha, że tak. I tu to samo. Ale jak ty to zrobiłeś? Szybko i sprawnie. Dobra, ja tak nie umiem, ty. Patrz. No, daj mi tu spróbować. Zrób. Musisz stać bardziej... Nie, musisz bardziej na tym bloku przed sobą stać. O. Aha, brawo. Co? I patrz, teraz tak mamy działa? Ten okno, otwieramy, patrzymy i zamykamy, żeby nas nie podglądali. Jaki tu to mocny. Samo. No dobra. No stary, teraz ich nas nie będzie mógł podglądać i tutaj mamy naszą, prawda, miejscówkę, dobra. Której będą puść robić słońca. Kolejne nielegalne rzeczy tu będziemy mogli robić. A na górze magazyn, no stary, petarda, idę na górę odłożyć do magazynu już rzeczy. Dobra, tylko ale my się tu... tutaj tak nie rozsiadajmy, bo ja dostałem komentarz od widzów, że coś się na Palianowie dzieje złego i że trzeba by było wracać. Więc my tutaj szybki, stary, pamiętaj, biznes, bierzemy skarb i wracamy. O, ja mam alergię chyba na głupoty. Na Palianowo, co? Tak, tutaj dobrze? No stary, kurczę, jesteśmy tu sami, nikt nam nie krzyczy nad głową. No w sumie też prawda. Nie no, dobra, nie no, na pewno będzie trzeba wrócić na Palianowo, ale co, wszystko w swoim czasie. Dobra, stary, przejęliśmy ten dom, to jest już git, ale dobra, zajmijmy się, stary, tym, żeby zrobić tą mapę, bo uważam, że dobra. Mapa by nam się przydała, tylko my potrzebujemy, stary, tego, jak to się nazywa. No trzcinę potrzebujesz. Ale trzcinę już mamy, ona tam będzie rosła dalej. No, a, możemy za... Nie. No, czekaj. Ja mam. No masz, ale zebrałeś tam i ona tam rośnie dalej z tego, co tam zostało, bo nie zebrałeś całej, nie? Tak. Dobra, weź, zasadź ją tu przy brzegu. Ale to jest moje. Ja ci mówiłem, biznes to biznes, możesz odkupić. Dobra, co chcesz za to? Trzy miniaturki. O kurde, to drogie. No, nie ma tanio. Mam śledzia. Jesteśmy na bezludnej wyspie, synek. Co ty myślałeś, że ceny będą małe? Mam grillowanego śledzia. Fuj. To mogę torcza dorzucić. Posadzone, elegancko, proszę. Czy to jednak za darmo? No, dobra, jest. Dzięki. To i tak ci dam z grillowanego tutaj salmona. Daj to. Nie jest grillowany, kuket. Jest normalnie grillowany. No w sumie, bo się zasoby jedzenia kończą. No tak. Nie, z jakich kończą, stary, ja mam 400 ziemniaków. Jeszcze.
Co? No nie, trzy, bo już tego czwarty mi się kończy. No ja mam dwa, to jest już dużo jem, na masie jestem. Ale ty masz spust niezły. Dobra, stary, tutaj liczę na to, że będą jakieś kopalnie. Ja myślę gdzieś w kopa, czekaj. Dawaj, wkopiemy się. Dobra, dawaj. Pod tym pomnikiem, dawaj. A! Spadłeś? Kurczę, ja nie mogę, ale się wystraszyłem. Dobra, ja czułem, że tu mogą być jakieś kopalnie, spodziewałem się, że aż takie. Ej, nie mamy pochodni. Ja mam 6. Oho, no dobra. Mogę mieć więcej. No to zrób więcej. Bo to nic nie widać, ale stary, jakie tu są skarby! Tu jest węgiel! 40. Biorę węgiel. Wiesz. Ja, tu jest smaragd! No, kolej i lapis. Lapis? Lapis to się do enchantu przyda. Napis dla Żuli. Ale ty jesteś tutaj dzisiaj, powiem ci, po prostu w formie do żarcików. Taki żarcik taki, kurczę, 2011 rocznik. Trochę tak. No, 2K15, YouTube 2K15. Napis dla Żuli. No dobra. Ale tam nic nie ma, ciężko tam zejść. Widzę kolejne emeraldy. Ej, dobra, jest mega mocno, ale dobra, wiesz co my potrzebujemy? My potrzebujemy... jak to się nazywa? Redstone. Co? Redstone. A, redstone, no tak, tylko czekaj, a po co ci redstone? No, żeby zrobić mapę. Bo kompas trzeba zrobić. A, okej. Okay. No. Tak, teraz? Czekaj, bo ja mam wiadro wody. Dobra. To wylej mi. Dobra. Dzięki. Dobra, nie ma problemu. Cała przyjemność po mojej stronie. Tu jest redstone. Dobra, biorę ten. O, tu też pod tym emeraldem był. Dobra, no to bierz, bo potrzebujemy go dużo i potrzebujemy dużo żelaza. Bo jak będziemy tego mieli sporo, to wtedy dzięki temu... Diaksy! Co ty gadasz, że diaksy znalazłeś? Ale jeden tylko. Dobra, mam żelazo ale kolejne. Tak. Ej, dobra, mega dużo redstone'a tu jest, nie? Tak, ja zbieram, no. Dobra, złota też sporo, złota się przyda. Dobra, czyli ostatecznie, krótko mówiąc, myślałem, że będzie ciężko, ale ta... Ej, w ogóle, stary. Ta wyspa... Co? Jest jakoś mega obficie, że tak powiem, w złoża. Tak, to jest, nie wiem, bardzo dużo tego. I teraz uwaga, jaką mam myśl tutaj z tym związaną. Wniosek. Wyczuwam nowy biznes. Ej, dobra, stary! Tu jest ten! Bedrock tak nisko! Co tu się stało? No, ja właśnie widzę też ten bedrock, kurde, strasznie nisko jest. Inne położenie gestykularne świata. Stary, nie wiem. Stary, tu jest surowiec za surowcem, ja się kopię, ja tu co chwilę mam coś no, nowego. No, ja też właśnie, no. Ale o kurczę, znowu i złoto teraz. Ej, dobra, stary, to jest... My wracamy do Palionowa chyba... W ogóle to jest chyba ten skarb. Ja nie wracam do Palionowa, jak tak dalej pójdzie. No właśnie, no, będziemy tak bogaci, że wrócimy jako miliony. Własną cywilizację tu, kurde, zaropuszczę. Ej, a jakby tak zrobić? Stary, ja mam żelazo... Jakbyśmy mogli nazwać taką nową cywilizację? Szefowice. Mega. Szefowice. Widzowie, jeżeli chcecie szefowice, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No, mi będzie... No, nie wracamy. Szefowice. Na 14 łapek w górę, nie wracamy na palie nowo już nigdy. Ale wymagania duże. Dobra, słuchaj, ja mam prawie wszystko... Czekaj, kurczę, bo nie mogę stąd wyjść, ciągle coś powstrzymuję. Na 10 tysięcy łapek wracamy na palie nowo, widzowie, także wiecie, co macie robić. A jak nie, to tu zostajemy. Właśnie. No dobra, stary, uzbieramy tego trochę i wydaje mi się, że mapę uda nam się zrobić, bo kurczę, potrzebujemy jej ja bardzo. Ja już nie mam miejsca we kół, stary. Niech właśnie też.